Ostatni materiał z Jackpota był jakieś prawie 2 miesiące temu, także czas najwyższy znowu to zrobić. Także dzisiaj zapraszam Was na kolejnego Jackpota w moim wykonaniu. Dobra, także znajdujemy się na stronie CSGO.net, z tego co widzicie. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Serdecznie polecam z tego też względu, że to jest taki jackpot, myślę, dla Was, bo to jest jackpot, w którym rzadko tak naprawdę te pule dochodzą do takich stawek nieosiągalnych dla większości z nas, typu jakieś $500 czy coś takiego. Także tutaj mając, w zasadzie wkładając tak naprawdę dolar, $2, jesteście w stanie się fajnie wzbogacić. Także to Wam, o tym Wam mówię i to jest według mnie taki dobry plus tej stronki, bo te stronki jackpotowe, które oczywiście są mniej rozpoznawalne, właśnie są dla takich osób, które jeszcze tych drogich wipunków nie posiadają. No ja dzisiaj nie będę oczywiście wchodził tutaj dolarami itp. Będę raczej starał się wchodzić tutaj, powiedzmy najmniej, niech będzie to $5, a jeśli coś tam powygrywam, no to na końcu wjadę oczywiście fullem, żeby ten materiał też miał w sobie jakieś większe moce. Także co, ja dodaję skiny do depozytu, no i zaraz się widzimy, gdy już je dodam. Dobra, jak widzicie, dodałem już skiny do depozytu, ten czat może sobie na razie zamkniemy. Nie ma tutaj niczego takiego powalającego, ale jest dużo skinów wartych 2 euro, co łącznie daje nam, jak widzicie, w tym momencie $61 w puli. Także co, nie będę tutaj więcej kombinował. Wbijamy tutaj do nowej puli, czemu by nie, wpłać do puli, też muszę obczaić, jak to się robi. Także na sam początek co, może zaciekawmy tutaj uczestników wjazdem Diglem oraz CZ-ką, dodajemy do puli. No i jak widzicie, znajdujemy się już, także zobaczymy, jak nam ta pierwsza pula taka rozgrzewkowa pójdzie. No, fajnie byłoby wygrać, zawsze to jakiś profit, także zobaczymy, zobaczymy. Tylko niechby się ktoś dorzucił, bo $7 w puli to nie jest dobrze. To nie jest dobrze. To jakiś kamerzysta versus Goldzer, czyli tutaj jeszcze ktoś z takich, nie powiem znanych, ale bardziej rozpoznawalnych osób jest. Czy to jest na plus? Zdecydowanie tak, bo będą emocje, jeśli tutaj by się dorzucił. W zasadzie no ja dorzuciłem się gównem, no bo $5. Ale jeśli zobaczę, że pan kamerzysta ma tutaj jakieś większe zamiary, to wjedziemy fullem, bo czemu by nie? No ale dobra, czekamy, 10 sekund do końca. Generalnie chory pojeb tutaj, stosunek seksualny, ja pierdolę. Ktoś się dorzucił, tylko czemu ja tego nie widzę? Aha, tutaj to on jest? Aha, czyli on dorzucił. No dobra, ja zostanę przy tych 5. Zobaczymy, jak to będzie. Może się uda z takimi procentami wygrać, jeśli nie, no to mówi się trudno, ale nie uda się. Dobra, nie uda się wygrać. Także przegrywamy pierwsze rozdanie, nic się nie stało, to tylko $5, zaraz się odbijemy, także zaraz zobaczycie, że stosunek seksualny z psem ten wieczór zakończy ze łzami w oczach. Dobra, teraz sobie poczekamy, żebyśmy zobaczyli, czy ktoś tutaj jeszcze ciekawy się dobije. Ale jeśli mamy tak czekać, to mogę zawsze wrzucić jakiegoś gówniaka, bo czemu by nie? A niech będzie taki tutaj, taki fajny kolega. I sobie tutaj pod końcóweczkę, jak będzie tam gdzieś powiedzmy 5 sekund, wjedziemy czymś lepszym, czymś dużo lepszym, no bo chcę mieć teraz te procenty najwyższe. Zobaczymy, czy znowu to zadziała w ten sposób, że wygra ten, który ma najwięcej procent. Ile ja tam miałem ogólnie? Stosunek wygrał 70, czyli miałem 25% szans, czyli mało, także nie dziwię się, że przegrałem tę pulę, tylko dawać, no panowie i panie, grajcie. No i bardzo dobrze, 21 centów dołożył tutaj KBX, może być i tyle, zawsze to jest więcej ludzi w puli. Kaczy dokłada kolejne skiny, no i tak ma być. Ale to jest dalej 5,5 euro tylko. No i stosunek seksualny z psem dorzucił teraz fajniej. Także ja już sobie tutaj przygotuję, 31 sekund do końca. Przygotuję sobie taki wjazd mocniejszy trochę. Nie będę jeszcze zaznaczał wszystkiego, ale powiem wam tak, jeśli przegram to rozdanie, no to nie jest dobrze. To wtedy nie będzie dobrze. Ile do końca? 15 sekund. Jeśli przegram to rozdanie, to nie będzie dobrze, ale nie powinienem tego przegrać. Nie powinienem tego przegrać. Także jak będzie 7 sekund, to klikam dodaj do puli. Dobra. Także dodałem, mamy w tej chwili 70% szans.
No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Już losuję. No i teraz po prostu módlmy się, żeby nie było jakiejś... Wygrałeś. Dobra, czyli wygraliśmy. Ale tak dziwnie ten system to, bo jeszcze tutaj się nie skończyło. Mi już wyskoczyło, że wygrałem. Ale w sumie czemu ja się smutam, skoro wygraliśmy, tak? Ile to wygraliśmy w ogóle? Wygrywa 66, a wjechałem 46. No to $20 wygraliśmy, także całkiem okej. Zawsze kroczkami do przodu coś tutaj zgarniamy. Czy coś z ciekawszych broni tutaj było? Nie, nie było nic ciekawszego, także... Także nie ma też się z czego cieszyć, ale zawsze to jest wygrana, także $20 jak na razie na plus. Także przemilczę tę sprawę. 58 centów w tej puli. Nie będzie, że ja się nie dorzucę, ja się dorzucam, ja nie jestem słaby zawodnik. Dorzucam się tutaj do was, panowie, a niech będzie ten 5-7 hop. Ptasia zagrywka, czemu by nie? Zobaczymy, jak to teraz będzie. Mała pula, czasami takie się też zdarzają. No ale zobaczymy. Wiecie co, może dorzucę tutaj jeszcze na sam koniec, bo czuję, że ktoś tutaj wbije, a niech będą te dwa USP-ki. Jak będzie znowu 7 sekund, to dobijemy. O, wjechał tutaj 5, no to mogę dorzucić jeszcze to i to. Może być i tak, czemu by nie. I zobaczymy, jak będzie tym razem. 10 sekund do końca. Dodajemy przedmioty. 62% szansy na ten moment, czyli najwięcej w całej puli. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze się dorzuci. Kluczyki jakieś tutaj do wygrania. W zasadzie nie ma jakichś super itemów. Ale zawsze wygralibyśmy $6. Także zobaczmy, czy z dwa razy z rzędu uda się wygrać. Oczywiście, że tak. Easy peasy, tak się wygrywa pulę. Także kolejne $6 na plus. No i w tym momencie wygląda to naprawdę przyjemnie. Co tam piszą chłopaki? W sensie chłopaki... dzieciaki. Dobra, 62% szans, także tutaj mógł powalczyć kolega Kłe, ale nie pograł, także kolejna wygrana pula. I w tym momencie pamiętajcie doskonale, że jak zaczynałem, to miałem ile? 61, mam 72 tutaj, także easy peasy, nie jest źle. Raz przegrałem, dwa razy wygrałem na 3 pule, także nie jest źle. Dobra, to my teraz może sobie rozpocznijmy pulę, tego jeszcze nie robiłem. A rozpoczniemy tutaj dosyć ciekawie dla nich, czyli jakby ktoś chciał skino do AWP, do 5-7, do USP-ka i niech będzie do M4-1, no to zapraszam was bardzo serdecznie do puli, chłopaki. Halo, dorzucać się. Takiś mocny stosunek jesteś? Będę go stosunek nazywał, bo tego członu tam nie będę czytał dalej. Raz przegrał i się poddał. Ale wierzę, że Norbitek, jakiś agencik tutaj wjeżdża, także na Norbitka sobie tutaj zapolujemy. A zapolujemy sobie tutaj, powiedzmy, tym całym górnym rzędem. Albo i też kolejnym rzędem. Zobaczymy. 10 sekund. Wbijam do puli. Zobaczymy, jak będzie. 85% do wygrania w tym momencie $7. Także niezbyt to przemyślałem, ale jest 69. Walczymy, Norbitek, walczymy. Dorzucę jeszcze tutaj, jak będzie to. Okej, okay. Nie możesz dołączyć, runda się zaraz zakończy. Aha, czyli nie zdążyłem, ale w dalszym ciągu 65% jest. I tym razem... Co? Czemu mnie w ogóle tutaj nie było? Co? Ja w ogóle tutaj przeleciałem w tym wszystkim? What the fuck? What the fuck? 45? Wygrał 35%. Dobra, dałem dupę. Nie opłacało mi się wjeżdżać w tą pulę tyloma, ale nie będę płakał. Zaraz się odbijemy. Dobra, robimy ostatnią pulę, bo widzę, że tutaj chłopaki nie są zbyt skorzy do ogrania. Także wjedźmy jakimś gównem na początku, a potem po prostu dorzucę fulla. Czyli coś, co się nie sprawdza. Czemu mi to okienko tutaj tak... dziwnie mi się to okienko pokazuje. Wjedźmy tymi gównami tutaj na dole. Dodaj do puli i wjedziemy po prostu wszystkim, co mam na sam koniec. Jeśli to przegram, no to cóż, to nie był mój dzień. A jeśli wygram, no to będziemy, myślę, na jakimś tam minimalnym plusie, ewentualnie minusie, ale nie to się liczy, liczy się zabawa.
Norbitek, oddasz mi skrzynkę. Nie żulimy, panowie tam na czacie. Zamykam ten czat, bo mnie szlak trafia, jak ich czytam. Ale dobra, zobaczymy, czy ktoś tutaj podejmie walkę. Norbitek, bardzo chętnie bym z tobą się jeszcze raz zmierzył. Teraz będę prawdopodobnie miał mniej procent od ciebie. O ile tylko się dorzucisz. A czy się dorzucisz, to przekonamy się zaraz. No Norbitek się dorzucił, ale 33 centami. Że wiecie co, jeszcze może dodam. Czemu nie? 42% na ten moment. I to muszę wygrać. To muszę to bezprecedensowo wygrać. 40% to nie jest dużo, ale jednak najwięcej z puli. Także come on. Ja pierdzielę. 7% szans. Alien Force. I to jeszcze wjechał na samym końcu. Ja pierdzielę. Boziu. Dobra, sram na to. Nawet teraz nie będę czekał. Chłopaki, albo się bawimy, albo się nie bawimy. Zaznacz wszystkie, dodaj do puli. To jest ostatnia pula. A ktoś się dorzuci, mam nadzieję. No kurde. 95% co z tego, skoro mam do wyjęcia mniej niż euro. Mniej niż dolar. O, Norbitek, a więc jednak. Finalne starcie z Norbitkiem. Teraz albo nigdy. Drugiej szansy nie będzie. Come on. Ostatnio on miał mniej procent ode mnie, on wygrał. Teraz ja mam mniej procent i to ja to wygram. Albo nie. Albo kurwa nie wygra. A przynajmniej mnie widać w tej puli. Gdzieś tam zahaczam o ostatnie szanse. No dobra, no powiem wam tak. Słabo dzisiaj poszło. Zdecydowanie słabo. Ale są dni, w których wygrywa się wszystko, są dni, w których nie wchodzi ci nic. To jest rzecz normalna, także ja tutaj absolutnie nie zamierzam płakać, nie zamierzam rozpaczać nad tym, co w tym momencie przegrałem. Tak jak mówię, zdarza się czasami tak. Mimo wszystko, jak widzicie, to jest strona bardzo dobra dla was. Z tego też względu, że tutaj naprawdę rzadkością jest, bo gdybym ja nie wierzył tymi swoimi stawkami tutaj większymi, to myślę, że taki Norbitek by nie wierzył tymi 60 dolarami i macie wtedy po prostu szansę zgarniać sobie tutaj jakieś takie mniejsze pulki, powiedzmy do 5 dolarów, no i w taki sposób po prostu ten swój ekwipunek powiększać. Także ja wam bardzo strasznie dziękuję za ten odcinek, pocieszcie mnie kciukiem w górę, bo jednak troszkę dzisiaj przegraliśmy, ale tak jak mówię, absolutnie nie będę rozpaczać. Do zobaczenia już w kolejnym materiale z Jackpota, gdzie obiecuję wam to, że się odbije. Mówił Goldzory. Na razie.